Dzisiaj Wam powiem, jaki jest sposób na cyganów i innych złodziei. Otóż trzeba zostawić jakiś rekwizyt, taką przynętę, na przykład taki lepszy rower. O, tutaj widzicie, jest XTR, komponenty XTR, czyli taki lepszy, najlepszy, nie? Zostawiamy tak, niekoniecznie tutaj, ale mówię, żeby był widoczny gdzieś. O, zostawiamy rowerek, tam jakiś motorek, jakieś narzędzia możemy stawić, elektryczne, coś takiego, żeby przyciągało oko, nie? Co szybko można wziąć. O, no i tak, idziemy do bramki. O, tu zostawimy winogronka jako rekwizyt teraz zbyteczny. Idziemy do bramki i powiem Wam, że ważne jest, żeby bramka była otwarta. O, bramkę otwieramy, zostawiamy otwartą bramkę i albo się chowamy gdzieś tutaj, żeby nie było nas widać. Za firanką obserwujemy, albo idziemy tutaj, wychodzimy i ukrywamy się gdzieś tam w lasku, tam też nas nie będzie widać, nie? Za przyczepą, tak żebyśmy po prostu widzieli. Ważne jest, żebyśmy widzieli, co się tu dzieje, bo tutaj przyjeżdżają cygany i oferują bezpłatne odebranie złomu. Ja nie jestem taki głupi, żebym sam nie mógł zawieźć na skup złomu. I czyli zostawiamy otwartą bramkę i cały czas czekamy. Czekamy, aż wejdzie. I najlepiej jeszcze w domu, przy wejściu do domu, zostawić jakiś portfel z jakimiś tam groszami, jakieś pieniądze tam zostawić. O, sfotografować te pieniądze, numery spisać, także później, żeby nie było niejasności, do kogo należały te pieniądze. No i obserwować stąd, tam z lasku, skądkolwiek, nie? Czy tam nawet na monitoringu, to tak czy tak się nagra. I jak widzimy cygana, jak wychodzi, to od razu mu dajemy po łypie, nie? Jak widzimy jeszcze, że wasz portfel w ręku trzyma, który poznacie, nie? No to od razu ma strzała na dzień dobry, nie? I tak. Także to jest taki sposób na cyganów i innych złodziei. A właśnie przez przypadek nakryłem kogoś takiego, bo byłem tam w potrzebach fizjologicznych, nie będę mówił o detalach. No i tam byłem w tych krzaczorach i właśnie widziałem, jak taka łajza przyjechała. No i aż dwa razy zajeżdżała się. Bardzo się tam napalił na coś, nie wiem na co, ale coś tam sobie upatrzył i czekał aż 10-15 minut. Mówię, coś jest nie tak, jak ktoś tak długo czeka, to chyba nie jest to typowe, że ktoś tak długo czeka, jak nie jest umówiony. I później się okazało, że złom chciał odbierać, nie? Tak, to jest chatka na kurzej łapce. Tutaj, jak wieta już z poprzednich filmów, mam siłownię w środku. Przejście jest tam, tajemne jest obok przejście. I tam jest siłownia, teraz nie widać jej, bo szyba tak odbija. Tutaj teoretycznie też można wejść, ale o, kłódka nie działa. Kurna, właśnie muszę kłódkę nową założyć, bo ją zwaliłem. I nawet nie pomyślałem, że tu jest dostęp do ogródka. No. Czyli dzięki Wam, moi widzowie, dowiedziałem się, że mam domek niezamknięty. Powiem Wam, ile tu jest orzechów. Raz, dwa, trzy, cztery. To znaczy mówię o drzewach, no jak to się nazywają? Orzechowych. Cztery. I tu zasadziłem kolejne orzeszki. Pięć. A to dopiero w przyszłości on będzie dawał orzeszki. Tutaj to jest akacja. Przesadziłem ją, bo była tam, sobie rosła w nieodpowiednim miejscu. To ją przesadziłem tutaj. Tą akację. Nie? Także orzeszki liczymy. Sześć.
7, 8 i tam jeszcze w domie to wysokie to jest 9 i tam dalej za rogiem są kolejne, nie? Także mamy tyle orzechów tutaj. Ojeny, bym mógł nimi handlować, bym moje mógł na bazarze sprzedawać i by nadal starczyło. Także widzicie, jak to, ile tutaj jest tego wszystkiego, ile tu jest orzeszków i tak dalej.